czwartek, godzina 9, kolejna część Tczew mówi. Tym razem ponownie na Suchostrzygach przy fontannie. Jeśli chcielibyście nam powiedzieć, co wam się podoba, co wam się nie podoba w mieście, ale także w waszym życiu prywatnym, no to zapraszamy już za tydzień. A tymczasem sprawdźmy, co dzisiaj mieszkańcy naszego miasta mieli do powiedzenia przed kamerą naszej telewizji. Chciałem się zapytać, jak tam u pani? Czy wszystko dobrze? Jako tako, po japońsku, jak wszędzie. Jako tako. A w Tczewie, jak w mieście się podoba, wszystko ok? Czy może coś by pani dodała, zmieniła? Nie. Ja wie pan co, ja bardzo mało tam jeżdżę po Tczewie, tutaj więcej jestem, a tu mi jest dobrze i co? Czyli sklepy dobrze, blisko, ok. Dobrze się mieszka w Tczewie, wszystko się podoba? Mogło być lepiej. To co mogłoby być lepiej? Na pewno w parku. W parku? Park miejski, tak. Mhm. Tak jest zaniedbany, że... Okej, okay, czyli zaniedbanie, coś jeszcze by pani zmieniła, może coś dodała do tego parku? Nie, no nie, że dodała, po prostu tam jest brudno, nie ma jak usiąść, ławki są brudne. No nie, nie chce się tam iść po prostu z dzieckiem. Mi się mieszka dobrze. Mieszkać dobrze, nic by pani nie zmieniała? Dodała, może czegoś pani brakuje? Więcej zieleni. Dobrze się żyje w Tczewie? Bardzo dobrze. Nic by pani nie zmieniła? Nie, już teraz co tam na stare lata, już nie ma co zmieniać. Wszystko dobrze, COVID-a nie mam i dziękuję bardzo, to wszystko, nie? Okej, okay. A w Tczewie dobrze się mieszka? Mieszkam tu już sporo czasu, dobrze. Czyli nic by pan nie zmienił, nic panu nie przeszkadza? No gdzie będę zmieniał, jak ja mam mieszkanie, jeszcze mam na pierwszym piętrze, to wie pan o co chodzi, nie? Gdzie ja będę szukał teraz? Na stare lata to wie pan, się nie, w domu no, ale siedzi. Ale zmienił w mieście na przykład? Czy może coś, żeby się lepiej żyło? Nie, mi się żyje dobrze, nie powiem, że nie. Okay. Jest emerytura, nie? Już kilka lat, także... Okej. Okay. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tak sumarycznie dla mnie jest okej, okay. Lubię tutaj mieszkać. Mieszkam na Suchostrzygach, na kur... No nie powiem gdzie właściwie, bo może to dokładnie za dużo. Bez adresów, tak, a na Suchostrzygach. Tak. I dobrze mi się mieszka. Mhm, czyli nic pani coraz nie więcej brakuje. Ścieżek rowerowych, które uwielbiam, ale trochę może ta niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o rowerzystów, zwiększyło się. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio na Synową ktoś wjechał właśnie samochodem. Tam, gdzie jest... Jak się jedzie w stronę dworca? Tak, tak. Nawet byłem świadkiem. Tak, tak. A właściwie bardzo jest niebezpieczny przejazd. Czyli trochę by trzeba było to poprawić, bo faktycznie fajnie, że tych ścieżek rowerowych jest coraz więcej, ale wjeżdżanie na te ścieżki rowerowe przez rowerzystów jednak wiąże się ze sporym niebezpieczeństwem, bo nie wszędzie dobrze widać i kierowcy no, jednak nie uważają, bo nawet tutaj jak jest zgodnie z przepisami, że ma pierwszeństwo rowerzysta, niestety to się nie sprawdza. Chyba jest nawet więcej wypadków z rowerzystami teraz niż wcześniej. Czyli większa edukacja dla kierowców, a nie tylko dla rowerzystów. Tak, tak. No pewnie dwie strony, nie? W mieście się podoba? Dobrze się żyje? Dobrze. Dobrze, nic by państwo nie zmieniali, nie, niczego państwu... Jakieś by nie, rozrywki dołożyć. Rozrywki, nie ma tak? Co robić z dzieckiem, to już w ogóle... Nie jesteśmy z miasta, więc jak się w mieście mieszka, to patrzymy dopiero. Okej, okay, ale w Tczew się w takim razie podoba? Lubią państwo przyjeżdżać? Lubimy przyjeżdżać po zakupy i patrzeć, jak miasto żyje. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dlaczego bardzo tak dobrze? Bo jestem na wakacjach. A nie, no to wszystko jasne. A w mieście dobrze się mieszka, dobrze się spędza wakacje? Czy... Bardzo dobrze. Tak? Nie zmieniłaby pani nic? Niczego pani nie brakuje? Nie, chociaż mało tutaj sklepów jest. Mhm. Bardzo mało. Czyli tutaj... Trzeba jeździć do Gdańska, do Wrzeszcza. Dobrze się mieszka, tylko tu jest szefie za blisko Gdańska i tu żadnych atrakcji nie ma. No. Mhm. Takie jest... Wie pan, trochę takie nudne miasto, nie? Tak mówiąc szczerze. Nie? No, czyli nie ma co robić, jakiś koncert? Nie ma, chociaż ja panu powiem, jest taka sprawa. Jak się coś organizuje, to i tak mało kto przychodzi. Mhm. A no. Jak pan myśli, z czego to wynika? A jest, wie pan, miasto takie trochę rozłożone, bo tam się dzieje więcej nad Wisłą. Tu stąd już jest daleko, tu z kolei jest duże no, osiedle, tu się nic nie dzieje i to tak, wie pan, nie chcą się ludzie przemieszczać. Nie? I się czasy zmieniły, każdy tak ma samochód. Wyjeżdża gdzieś nie, i nie pilnuje tam. Kiedyś były inne czasy, impreza była, to całe miasto się schodziło, nie, czy pół miasta tam, nie. A dzisiaj nie. No, czyli to wszystko tak, się trochę rozmyło. Tak, rozmyło się, wie pan. Jak jest inna, jakaś większa impreza, to jadą, tak jak teraz jest w Sopocie, to jadą do Sopotu, nie, a tutaj jest, wie pan.
nawet i po zakupy jeżdżę, nie? Jak coś wszystko dobrze? Tak, jestem szczęśliwa. O Jezu, dlaczego pani jest? Bo jest ładna pogoda, jestem szczęśliwa i idę w ogóle do pracy. A, no jak ktoś idzie do pracy i jest szczęśliwy, nie, to naprawdę musi być. Jestem dobrze. Szczęśliwa, że jest lato ogólnie, mhm. Tak, jestem, jest dobrze. A jak w mieście się mieszka dobrze? Czy może coś by pani zmieniła, dobrze. Czegoś pani brakuje? No pewnie, żeby zmieniłabym kilka rzeczy, wiadomo, coś ulepszyła, upiększyła. Ale ogólnie, upiększyła? Ale ogólnie na przykład ostatnio ten nasz park taki jest troszeczkę zaniedbany, nie? Oto już właśnie, już no, to słyszeliśmy, czyli, mm-hmm. Czyli tam... Nad Wisłą jest pięknie, no powolutku widać, że coś tam się dzieje, że małymi kroczkami coś, no upiększa się to nasze miasto, nie powiem, ale wiadomo, no chciałoby się coś więcej, nie? Jasne. Ale park troszeczkę tak zostawia do życzenia. Fajnie by było, gdyby był tak jak kiedyś, nie? Można by było tam pospacerować i tak, no. Jasne, czyli zadbać o park. Zadbać, tak. Jak tam u pana, czy wszystko dobrze? Jak najbardziej, jestem na urlopie. Jest, o, no to dobrze, to odpoczynek najważniejszy. A w mieście dobrze się w takim znaczy, razie... Znaczy ja jestem spoza Trzewa, ja jestem spoza Trzewa, także to... To jak się ale podoba. Jest, ale jest dobrze, jest dobrze, jest fajnie, idzie ku dobremu, chociaż mamy tutaj skwerek piękny. Jasne. Rozwija się, idzie ku dobremu. Cześć, piąteczka. To jest nasza Oliwka, wnuczka nasza najmłodsza. Witamy Oliwka. No. To jak się w Trzewie Oliwka podoba? Jak się mieszka? Dobrze. Tak? Tam w Trzewie jest dużo atrakcji, mhm. I jeszcze tam jest bardzo dużo atrakcji. Mhm. Czyli masz gdzie się bawić. A powiedz panu, gdzie mieszkasz. Ja mieszkam w Słupkowach. W Słupkowach. A tam też ci się podoba? No. To dobrze, to najważniejsze. Ja mam tam koszykówkę. Jak się podoba w mieście? Dobrze się mieszka? Dobrze się mieszka, już mieszkam. Nic by pan nie zmienił? Znaczy się zmieniłem akurat mieszkanie, bo mieszkałem na Kaszanowie, a teraz na Jeworowej, bo tam mieszkałem na czwartym piętrze i zmieniłem jedynie mieszkanie. Okej, okay, jasne. Ale tak to dobrze się mieszka. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, czy wszystko u pani dobrze? Średnio najeżdża, jak to się średnio mówi. Średnio najeżdża, dlaczego? A bo wróciłam ze szpitala, czuję się, o, tak jak wyglądam. Wygląda pani bardzo dobrze. Dzięki, jest pan miły. Znaczy, no, a cóż to jest za reportaż? Ach, tetka, oczywiście. Tetka, no pytamy się właśnie, co tam u mieszkańców, czy wszystko u nich dobrze, czy może w mieście by coś zmienili, coś poprawili. To znaczy, powiem panu szczerze, że w moim wieku to ja już się rzadko przemieszczam. Miasto, no już od urodzenia go znam. Bo ja wiem, zawsze jest coś do zmiany, ale... Ale tak na gorąco nie powiem panu co. Najważniejsze, że jest dużo zieleni, że człowiek może gdzieś przysiąść sobie. Fajnie, że stawiacie, znaczy nie wy, tylko włodarze stawiają na więcej zieleni, na więcej rozrywki. No to jest bardzo ważne. Dobrze, ale idę do roboty. Brakuje no, niektórych tutaj sklepów, na przykład delikatesy zamknęli. Jak tam u pani dzisiaj? Ale bardzo się śpieszę. No wie pan, to... gorąco jest. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Tak. Witam młodzieży. A coś by pani może zmieniły w mieście? Czy dobrze się mieszka? Czy może coś panią brakuje? Ogólnie dobrze się mieszka, chociaż mieszkam tu od półtora roku, mhm. Dopiero. A co bym zmieniła? To jest bardzo spokojne miasto i to jest bardzo fajne, ale nic się tu nie dzieje tak naprawdę. Okay. Więc żeby sobie coś zjeść wieczorem albo gdzieś coś porobić, to trzeba jechać do Trójmiasta. No i taka jest prawda. Okay. Czyli weekendowa migracja. No tak, chyba myślę, że większość mówi. No tak, no, tak, że tak, tak. Jest to dość tendencyjne. Tak, tak. A u pani? Ja nie jestem stąd, także nie wypowiadam to się. To może z perspektywy właśnie tej osoby, czy ładnie, czy się podoba? No czy się Trzew jako Trzew, no dobre miasto, fajne miasto, ale troszeczkę mogliby zadbać o porządki też, nie? O porządki. No, jest troszeczkę tak nieciekawie w niektórych miejscach, jasne. Ale ogólnie fajnie. Dobrze się tu mieszka, bardzo. Dobrze, że pani szanowna radna, pani Pierzynowska zrobiła taki ala park mały na odpoczynek osiedla Cugoszyk. Bardzo to jest piękne, a nie żeby tu był wieżowiec i wieżowiec by stał przy wieżowcu i sąsiad by patrzył sąsiadce, co ona gotuje na obiad. Bardzo, bardzo piękny jest ten park, ten mini park. Według mnie się wydaje, tyle zasługi ma pani Gertruda Pierzynowska, nasza radna. Trzewa, ona powinna nazwać się ten park Gertrudo Pierzynowsko za te jej wszystkie
usługi, co zrobiła na mieszkańców Tczewa. To by się jej nadawało, żeby jej to przyznać, takie coś za życia. A w mieście może coś by pan zmienił innego? Czegoś panu brakuje, coś się panu nie podoba? Tak, brakuje. Powiedzmy w dużym parku. Niech by tam powstała mini teżnia solankowa. Tam jest miejsce. Mieszkańcy by tego, na pewno by dużo mieszkańców osiedla Tczewa czy Żykowa, Starego Miasta, by przychodzili do tej mini teżni solankowej. Aby tylko zdrowie było, a reszta to nieważna. A w mieście się podoba? Coraz, no i to co, jak to panu powiedzieć, do mojej młodości to w Tczewie było inaczej. A teraz już na stare lata jest też inaczej. Bardziej tak jest nowocześnie. Ale jedno mi martwi, że jest taka, jak to panu powiedzieć, taka znieczulica. Ale mieszkańców? Tak. I takie połączenia na autobusy są duże, odległość, ale tak ogólnie cieszy mnie Tczew, bo jestem prawdziwą, rodowitą tczewianką. Tu się urodziłam, wychowałam, no i czeka mnie tylko jeszcze w życiu jedna niespodzianka na tamten świat. Dziękuję.